Niedawna kanonizacja Jana Pawła II znalazła nadzwyczajny odzew w Polsce i na całym świecie. Ale wielu z nas mimo wszystko nie do końca uświadamia sobie, jak wielką popularnością i czcią otaczany był nasz rodak, nie tylko za życia, ale i po śmierci. Tym bardziej więc miłym akcentem są listy, jakie kierowane są do nas od znajomych i przyjaciół z zagranicy. Autorem jednego z listów jest Alfredo Ko, Chińczyk z pochodzenia, a profesor filozofii na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manili na Filipinach, który przed ponad rokiem gościł w Polsce, będąc uczestnikiem organizowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej sympozjum. Była to dlań okazja, by poznać Radio Maryja i telewizję Trwam. W swoim liście pisze, że wyobraża sobie naszą dumę z posiadania polskiego duchowego przywódcy na miarę wieku XXI. Wspomina, jak w swoim wywiadzie dla Radia Maryja podkreślił, że Polska zasługuje na najwyższy podziw za to, że z niej właśnie pochodzi Jan Paweł II. Był kimś, kto głosił Ewangelię w skali dotąd niespotykanej. Jego podróże w epoce nowych mediów pozwoliły na głoszenie Ewangelii do wielokrotnie większej liczby osób, niż to czynili apostołowie przez 2000 lat. Na zakończenie swego listu profesor Alfredo Ko prosi, aby przyjaciołom w Polsce przekazać, iż jest dumny z tego, że mógł przebywać na ziemi, na której przyszedł na świat Jan Paweł II i że mógł być świadkiem powstawania świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Pisał: "Cheers to you and to my Polish friends. Tell them I am so proud of having been able to go to the land of birth of St. John Paul II. And witness the center being constructed then in his honor." Właśnie ten spontaniczny list z Filipin, w jakiejś mierze z Chin, jest dla nas niezwykle miłym akcentem, który poza dumą i radością stanowi też wezwanie do tego, abyśmy czuli się jeszcze bardziej odpowiedzialni za zachowanie, zgłębienie i upowszechnianie dziedzictwa, jakie nasz święty pozostawił. Jest ciekawe, że u wielu cudzoziemców zafascynowanych świętym Janem Pawłem II wraca motyw polskiej ziemi. Intuicyjnie czują, że ziemia nasza ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. A mówią to niekoniecznie znając historię Polski, w tym walki, jakie musieliśmy toczyć w jej obronie. Mówią w jakimś wręcz natchnieniu. Jest to zupełnie inne podejście niż turysty, który po przyjeździe do naszego kraju dostrzega szereg mankamentów, jak na przykład dziurawe drogi czy szaroburę bloki, bez wnikania, czego to jest wynikiem, albo też zadawala się cukierkową rekonstrukcją staromiejskich enklaw, gdzie można spędzać czas zajadając się lodami. W przypadku nastawienia głębszego, gdy szuka się ducha narodu w jego autentycznym wyrazie i prawdziwych aspiracjach, skupiamy się na ludziach. Musi coś w nich być, skoro z tego szczepu wyszedł ktoś tak wielki. Musi być coś w tej ziemi, na której żyją od pokoleń ci właśnie ludzie. Musi być to, co po łacinie nazywano genius loci, geniusz miejsca. Czyli takie miejsce, taka ziemia, która zdolna jest rodzić wielkości. Tak właśnie podchodzą do tego cudzoziemcy, którzy patrzą głębiej na Polskę. Ich spojrzenie pozwala z kolei nam dorastać do naszego powołania, do naszej misji, byśmy pamiętali o wielkich i byli zdolni nadal nowe wielkości rodzić. Nie tylko rodzić, ale dawać im warunki rozwoju, doceniać ich talent i pracę, szanować i traktować jako przykład, a nawet wzór. Nie możemy się rozdrabniać. Musimy dostrzegać nasz własny potencjał i nie wolno nam tracić naszej ziemi, jeśli jest ona tak płodna w wielkości. Środowiskiem, które pomaga nam się odnaleźć i trafiać do milionów na całym świecie, są obecnie media. To właśnie media, choć jakże często pozostające w rękach lub pod kontrolą środowisk co najmniej nieprzychylnych chrześcijaństwu, stały się mimo wszystko narzędziem wielkiej ewangelizacji, jaką przez ponad ćwierć wieku prowadził święty Jan Paweł II. Nie dał się izolować, nie dał się wyciszyć, nie dał się zmanipulować, o co w mediach przecież tak łatwo.
przebijał te wszystkie ograniczenia, umacniał wątpiących, nawracał zagubionych. Nie tylko dawniej, ale i dziś, właśnie jako święty. Znani mi cudzoziemcy, którzy bezpośrednio zetknęli się z Radiem Maryja i telewizją Trwam, są pełni podziwu zarówno co do skali oddziaływania, jak i kierunku działania. Z czymś takim u siebie się nie spotykają, żeby tak konsekwentnie głosić Ewangelię i przykładać miarę Ewangelii do życia osobistego, rodzinnego i społecznego, jak to czyni właśnie Radio Maryja. Nie są to tylko grzecznościowe pochwały, ale tęsknota za podobnymi mediami we własnym kraju. Może właśnie katolicy w innych krajach dojrzeją wreszcie do tego, by mieć własne media i to na odpowiednio wysokim poziomie, a także o szerokiej skali oddziaływania. Oby przykład z Polski, z tej ziemi świętego Jana Pawła II, znalazł jak najwięcej wdzięcznych naśladowców. Szczęść Boże!